Tak, mogę włączyć ekran. I mam nadzieję, że teraz się nic nie rozwali. I dobra. Witam wszystkich na tym streamie, gdzie pobijamy streaka. I teraz dla kontekstu. Okej, żeby wszystko było jasne. Mamy tutaj Ongoing Games. Na YouTubie jest mój streak do 400. Mamy streak 399. I o co chodzi? Chodzi o to, że to jest moving, więc w sumie beka, ale 3 minuty, nie 8 minut jak ostatnio. Ostatnio było 8 minut, w sensie ostatnio, 2 lata temu. I wywaliłem się na 401 streaka. Rekord polski jest 908. I już stwierdziłem, że nigdy nie zrobię tego, ale jednak stwierdziłem, że to zrobię. I teraz dla kontekstu pokażę, jak się wywaliłem wtedy. Okej. Czy jest dźwięk? Bo to dźwięk akurat jest bardzo ważny. Więc tutaj jest dla kontekstu 54 sekundy. Możecie obejrzeć. No to co? Myślę, że lecimy, nie śpimy. Kontynuujemy streaka. Oj, tutaj niezły lag. Wow. Wow. Mogę to jakoś odświeżyć. Dobra. Co tu się porobiło? Jakie lagi? Ojej, nie chcę na takich lagach, ale mamy speed limit, więc jesteśmy w USA. 401. Botswana. Tak, i tak to się skończyło. Powiedziałem Botswana, pomyślałem Botswana, kliknąłem RPA. Przyczyny tego są dosyć oczywiste. Czyli po pierwsze, wtedy rekord Polski to było 393, więc pobijając to już totalnie miałem wywalone i no trochę unlucky, ale już nie miałem jakby motywacji. No teraz mam nieco większą motywację, bo jednak jest jakiś cel do wybicia. No i mamy 399, dokładnie 400 i zamierzam to pobić teraz, w tym momencie. Siema Filip. Oni ci zaliczą, jak to jest ACW? Tak, zaliczą, zaliczą. No, wyłączył mi się, to prawda, ale to było 2 lata temu. A więc tak. Teraz focus. I no, najważniejsze, pobić rekord Polski. Więc tak, mamy 399. I teraz tak. Lecimy. Okej, super lokacja. Grecja, Grecja. Tutaj będę się mocno upewniać akurat. I sobie przygotowałem oczywiście epicką muzyczkę, żeby do tego pobicia rekordu. Więc teraz jeszcze nie puszczam, bo teraz to jest gra o wyrównanie rekordu, a później będzie gra o pobicie rekordu. Tu jest raczej Grecja. Więc. No, ale mówię, 400 streaka, to tutaj można naprawdę zwariować. Ewentualnie. No i oczywiście nie patrzę na czat. Czat będę patrzeć dopiero po gesie. W ramach dowodu macie licznik i zawsze jak patrzyłem w czat, to licznik się zatrzymywał, bo cały stream się wtedy stopował. Więc to jest jako taka forma dowodu, że na pewno patrzę na streama, w sensie na grę, a nie na czat. .gr mamy raczej Grekę, więc klikamy Grecję. Dobra, i teraz tak. Teraz trzeba włączyć muzyczkę i czy uda się pobić rekord mój osobisty? Czyli teraz musiałbym zaznaczyć dobrze, ale będzie śmiesznie, jeżeli źle to zaznaczę. Albo gorzej, ja mam nadzieję, że to rozpoznam dosyć szybko, żeby wiecie, do bitu jakby idealnie kliknąć. A więc dobra, leci.
Jest Japonia, dobra. Więc na pewno się nie wywalimy. Okaże się, że to jest Korea Południowa i tyle. I dobra, będzie rekord mój osobisty. I zarazem jednocześnie to będzie drugi najwyższy wynik w historii Polski. No way. Nie wiem, co mogę tu jeszcze więcej powiedzieć. Czekam tylko na bita. Fuji. Piękne słońce. Ruch lewostronny, żółte blachy. Nie może to być Korea, nie może to być Tajwan. Nie może to być nic praktycznie z Azji, z takim językiem. To będzie 100% Tajlandia. Ale mamy z kolei białe pasy. No, to jest Japonia. Co mogę więcej powiedzieć? A więc jest, mamy mój rekord. Do Jana Seweryna zostało jeszcze całe 506, więc już niedaleko. A więc GG, mamy to. I koniec przedstawienia, ale streak robimy dalej. Więc GG, dziękuję Gacek. Mega moment? No wiem. A więc jest rekord i teraz tak. No bo wiem, że streaky są nudne, chociaż jak ma się taki wysoki streak, to już nie jest to aż tak nudne. Myślę, że będę robić. Dzisiaj zrobię 50 streaka, a poza tym będzie raczej stream, postaram się, żeby był codziennie, na którym będziemy robić 150 streaków dziennie. A więc w taki sposób po 4 dniach około powinniśmy dogonić Jana. I wtedy trzeba się zastanowić nad celem. Czy w ogóle poza Jankiem cokolwiek jest jakakolwiek motywacja, żebym w ogóle robił? Nie mam pojęcia. Bo to jest limit 3 minuty moving. No, tam graf pisze, że World Record 1100, ale pytanie, jaka to była kategoria, ile czasu, bo ja widziałem też streaky, ale to wtedy bez limitu czasowego, nawet po kilka tysięcy. A więc dobra. No i później można porobić co innego po tym, jak wbije te 450. Dzisiaj najważniejszą atrakcją było pobicie tego i się udało. Więc teraz będę miał mój najwyższy streak już nie 401, tylko 402, a może nawet 403, jeżeli uda mi się kliknąć w przeciągu 3 minut Kolumbię. No, na czacie możecie oczywiście pisać. Tutaj macie formę dowodu, chociaż. Okej, no czarne auto, żółte blachy, co to może być innego, ale też tego streaka sobie skończyłem jakby na tych 400 już tydzień temu i przez tydzień nie grałem, więc nie chcę też się tak za bardzo rozkojarzyć, sobie przypomnieć to, jak bardzo się stresowałem, bo naprawdę stresowałem się często i żebym się tak nie rozczulał, ale dobra, to jest Kolumbia. I myślę, że tak co 5 streaka będę patrzeć na czat, żeby też to nie było takie. Chociaż, no dobra, mogę za każdym razem, bo w sumie teraz będę dosyć długo się zastanawiać. No ale tutaj co? Mamy ewidentną Sri Lankę, więc myślę, że też możemy kliknąć już z góry. Kolejne państwo i mamy San Vicente i mamy flagę Hiszpanii. No to ciekawe, gdzie się znajdujemy. Mamy 40, znak skrętu nie jest portugalski, więc klikamy Hiszpanię. Elegancko. Kolejne państwo. I to będzie Rosja? Rosja raczej. Pytanie do czatu, co chcecie po 450 streaka, bo na pewno na tym stream się nie skończy. To jest pewne, bo to by po prostu za krótko trwało. Też będzie dużo roboty z zapisywaniem później tego kawałka, żeby to później wrzucić na YouTube, żeby wszystko było elegancko, oficjalnie i tak dalej.
Ty, czekaj, je troluję. Czemu? Wait. Kropka LT? To jest pomarańczowy. No way. Legitnie. Czekaj, co? Dobra, to jest pomarańczowy. Ja jestem daltonistą. Nieważne. Dalej streak. W ogóle siema wszystkim, którzy wbili. Pobity rekord mój osobisty i lecimy po rekord Polski. Dzisiaj jeszcze nie będzie aż takiego tryhardu. Dzisiaj dobijamy 450, a później będą streaky co 150 na każdy stream. 407. Czy to będzie Indo? Raczej Indo. Tutaj ta blacha. O. No jedna krecha. Coś jest nie tak. Pokaż mi to. Ty no, ewidentnie jednak krecha, czyli co, jednak Malezja? O nie, o nie, o nie. Nie jest dobrze. Czarna naklejka. O, czyli jednak Malezja. Bym się wywalił, ale dobra. Dobrze, że właśnie mam te 3 minuty. 3 minuty czasu. A więc tak, to będzie wtedy Malezja w ramach jeszcze nie wiem czego. Nie no, czarna naklejka. Malezję klikam. Tak jest. Dalej streak. A, w sensie, że chcesz dalej streak po 450. Słuchaj, to jest naprawdę. Są czasem takie proste lokacje i wtedy mogę sobie odpocząć, ale naprawdę czasem są takie lokacje, że się tak stresuje, że naprawdę to jest wykańczające. I co innego jest zrobienie 50 streaka, kiedy to są twoje pierwsze 50 streaka, a co innego jest zrobienie 50 streaka, kiedy już masz 400 za sobą. To są kompletnie inne rzeczy. A to jest na pewno Luksemburg. Tak się w sumie zastanawiam, bo tego streaka zacząłem robić, kiedy był Gen 2 w Niemczech. Teraz nie ma Gen 2, co to jest Gen 4. I się zastanawiam, czy w ogóle mogę dostać na tym streaku Niemcy. I czy w ogóle Community World jest zaktualizowany. Nie wiem, jak to działa, bo ten streak był przed aktualizacją robiony. A to jest na pewno Uganda, Kampala i tak dalej. 410. Mówię, będzie streak raczej jutro i to już nie 50, tylko 150. Dzisiaj też mi, bo po pierwsze to był taki lekki powrót. Więc to jest taki bardziej dzisiaj rozgrzewkowy dzień, żeby od razu się nie puszczać na głęboką wodę po przerwie. RP to będzie wtedy Indonezja. Cokolwiek. Też jest chyba zbyt dziko na Malezję. Zbyt dziko na Malezję. A gdzie coś takiego znajdę w Malezji? Też się trochę buguje mi to jeżdżenie, ale dobra, już jest dobrze. A, jeszcze przypominam, że chyba działa Song Request, więc jeżeli chcecie, to wykrzyknik SR. I można puszczać swoje utwory. Come on, no. O, dobra, dobra, było auto. Ty, żeby się nie okazało, że to są jakieś Filipiny. Wait, wait, wait. To auto jest białe. Nie, no to nie są Filipiny. Come on.
Czemu on miał białe blachy? Bejter. No co za bejter? Nie, no to nie są Filipiny. Albo? Ty, no co jest? Angielski. Come on. Ja nie chcę się wywalać. Dlaczego? O nie. Nie, no to jest Indonezja, ale naprawdę bejtuje mnie tutaj tyle rzeczy. Po pierwsze, auto nie jest czarne, tylko jest białe. No to są te lokacje, które mnie stresują, bo tutaj jest parę niezgodności. I się okaże, że to wszystko okej. No dobra, to nie są Filipiny. Też trochę coś mi zacina. To jest Indo. To może być Bali. Chociaż czy Bali, w Bali byłyby takie góry? Góry? Dobra. Okej, nieważne. O, ale stres. Dobra, kolejna lokacja. I znowu chyba Indonezja. Co jest z tą Indonezją? Tym razem już mam bardziej jasne. Teraz mam bardziej jasne jakby ten. Oznaki, że to jest po prostu Indonezja. Czarne auto. Chorągiewki. Żółta rejestracja. Ale dobra. To też się kiedyś zastanawiałem. Raczej indonezyjska to jest żółta. Chociaż raz spotkałem w Malezji. Jest język. Jest zbyt. No bo co? Taki teren. No come on. Malezja jest praktycznie cała górzysta. Jedynie gdzie jest niegórzysta to na Borneo. A tak Borneo nie wygląda. To jest ewidentnie Java. A więc chyba. O. Dobra. Klikam jeszcze raz Indonezję. A nie, dobra, nieważne. To był Lombok. My bad. Okej. Co oni mają z tą Azją? To będzie Butan. Teraz też, żeby się nie wywalić, ale raczej to jest Butan. Więc wcale te 50 strika nie będzie takie proste po powrocie. Ale dobra. Nie, no to są ewidentnie butańskie słupki. Białe pasy i to jeszcze przerywane czerwona blacha, Butan. Czekaj, coś. Dobra, nieważne. Tutaj mamy ewidentnie Islandię. Od razu klikam. Tutaj jest Litwa. Nice. O, tutaj natomiast będzie raczej Macedonia. Nie ma antenki. Raczej Macedonia. W sumie tak. Czysto teoretycznie. Nie, no dobra, jest za macedońsko na Serbię. Nie umiem tego inaczej ująć. Tutaj może być w sumie. Mamy samą sobie Cyrylicę. Lica. Macedonia lubi często rozwieszać flagi. To jest taki jeden z plusów Macedonii. Teraz tak. Polonii. O, jednak nie ma samej Cyrylicy. Ale dobra, w Macedonii też to spotkamy. O. Mamy znak. Steep. Gdzie jest steep? Jest steep. Steep jest w Macedonii. Stop. Dobra. Jest flaga Macedonii. Mamy kolejnego streaka.
60 i to jest Hiszpania. Tak jest. Okej. Tutaj sobie jeżdżą. To będzie. Chciałbym blachy. No, może trzeba było spojrzeć na język, ale raczej to powinno być coś. Okej, mamy już lepszą drogę. No właśnie, myślałem, że to będzie. Albo to jest Belgia. To może być. No, to może być znak belgijski. I Strat też znajdziemy w Belgii. Wcale nie tylko w Holandii. Chociaż blacha by na to wskazywała, że nie była żółta. Więc jesteśmy w Belgii, niedaleko Holandii. Holandia by miała trochę inaczej to wszystko. No i nie wiem, czy te striki jest sens robić na streamach, bo to mocno przycina wszystko. Więc też się zastanowię, czy nie lepiej na YouTubie. Dom mamy ewidentnie, nie no, w sumie zarówno belgijski, jak i niderlandzki. Żółta blacha jedna. Druga już nie żółta, więc super. Czerwone za to. No, tutaj mamy dużą rozbieżność. Ja to mogę się wywalić literalnie. Parking. Czy to będzie mój RIP? No way. Nie no, raczej Belgia. No właśnie o tym mówię. Te striki są tu tak stresujące, że to jest niepojęte. No ten gość ma ewidentnie belgijską blachę. Dobra. Jezu, nie wytrzymam. Nie wytrzymam psychicznie. Come on. To będzie Rumunia. A nie, czekaj, to jest portugalski, lol. Czekaj, co? Czekaj, białe blachy? O co tu chodzi? Aha, to jest Brazylia. I to jest Rio de Janeiro. Białe pasy. No dobra, to jest w sumie możliwe. No, ale trochę mnie to zaskoczyło. Nie wiem, co mi skoczyło do głowy, że to jest Rumunia. Ale to jest Brazylia. Węgry. Już chyba dalej nie trzeba sprawdzać. O, ten niebieski słupek zbugowany. Że jest raz na rok w Węgrzech i nikt nie wie, o co z nim chodzi. Ale w sumie co sprawdzać, bo nie. Czechy, w sensie Chorwacja z czwartą generacją raczej nie ma antenki, więc to muszą być Węgry. Nice. Instant RPA, Instant Kenya miałem na myśli. Misklik słowny, wiecie jak to jest. Tu mamy raczej Argentynę, tylko chciałbym zobaczyć. A, to jest czwarta generacja, notabene, więc to już raczej jest pewna Argentyna. Pokażcie mi. Nie, no dobra, czarne auto. To nie jest Peru. Jest kropka Argentyna.
Wow. Ale kozackie. Kozackie francuskie. Tak, to jest 100% Francja. Nice miejsce. Można byłoby się wspinać. Elku. Brzmi bardziej fińsko niż szwedzko. Tak, to jest ewidentnie fiński. Język fiński, zdecydowanie. Ja zawsze lubię te tie. Jak mam tie, to już jestem taki spokojniutki. Ale się. No, naprawdę jakość streama genialna. Super. Genialnie. Dobra, no mieliśmy ewidentnie fiński. Nie, dobra, ja chyba te strejki zrobię teraz te 450, a resztę muszę zrobić na offstreamie. Bo to się nie da. Ewentualnie jak będę pobijać rekord, to zrobię to na streamie. Ale no, jeżeli mam z takimi lagami zrobić jeszcze 500, z czego co jakiś czas są takie naprawdę ciężkie. A muszę się na przykład szybko poruszać, żeby coś znaleźć. No to nie widzę tego, jeżeli miałbym robić to na streamie. To jest Finlandia. I to jest dobre państwo. Oj. Ojojoj. Co tu się dzieje? Tajlandia? Tajlandia. No mówię, jest ciężko. Tutaj mamy NMPZ w sumie lokacji pod 5K, ale nam to nie jest potrzebne póki co. Ej, czy to są. Nie, nie, nie teraz, nie teraz. Past OP. To nie jest czas i miejsce, naprawdę. Naprawdę to nie jest czas i miejsce. Dobra, to jest Luksemburg, ewidentnie. Chociaż się boję, żeby to nie były nowe Niemcy. Nie wiem, czy mogę je dostać, czy nie. Przestraszyłem się tej blachy, która nie była żółta. Ale dobra, to jest raczej ewidentnie Kambodża. A z takimi znakami to nawet można byłoby zrobić Kambodżę na złoto. Zostało mi dosłownie trzy państwa, czy cztery? Trzy państwa mi zostały. Czekaj. Wait, nie można dostać Saint-Pierre. Ale dobra, to będzie Kanada. Zostało mi Kambodża, Butan i Bangladesz. To jest dosłownie wszystko, co mi zostało. To będzie francuski. Tak. Nie wiem w sumie. Nie widzę języka. Tak, francuski. Dobra, Kanada. Okazuje się, że to jest Saint-Pierre, ale raczej nie. Bo tam jest tracker specjalny. Oj, jak dostanę taki tracker, to będzie przypał. Dobra, Kanada. Nice. To są supy z Andory? Oj, niedobrze. Oj, jest bardzo źle, bo wiem, jakie mam lagi. I wiem, że to może się źle skończyć. Druga gena.
Nie, to nie będzie. Jest druga gena. Zacznijmy od tego. Dobra, to jest Andora. No, ten domek to Andora 100%. Akurat. Tak, jest andorska blacha. Klikamy. Jest 430. Zakaz okolic Nowego Brunswicku. Bardzo dobrze. Siema, Maxonik. Jak chcesz, nie patrzę na czat, żeby nie było. Robimy streaka. Jest 430, ale chyba nie będę robić na streamie streaków, tylko na offstreamie będę nagrywać, bo stream powoduje, że mam takie lagi, a wiem, że mogą być ciężkie lokacje, to naprawdę to może się źle skończyć. Guatemala. Więc teraz dobiję tego, co miałem dobić, czyli 450. Mam nadzieję, że się w ogóle uda, bo czasem rzeczywiście mam łagodne lokacje i internet jakoś za bardzo mi nie przeszkadza, a czasem mam takie naprawdę, że doskwiera mi to. No tutaj mamy raczej ewidentnie Peru. No dobra, to nie jest Argentyna. Blachy są żółte, Peru. Witam. Siema, Mitrani. Robimy streaka. W ogóle dużo osób przyszło z powrotem. Rekord osobisty pobity, bo wynosił 401 i teraz jest szlifowany rekord polski, który jednak jest nieco wyższy, bo wynosi 908. Ale dam znać, jeżeli mi się uda pobić, bo raczej będę to nagrywać zamiast streamować, bo no, widzicie, jaka jest sytuacja. Nie mogę się poruszyć, nie mogę nic. I mean, no, wszystko jest zamazane, nic nie mogę zobaczyć. A więc, no, wiem, że to jest Norwegia, ale naprawdę, jakbym miał coś cięższego, to naprawdę byłby duży problem. A przy takiej ilości streaka może się dostać coś cięższego. O, teraz internet wrócił. A więc Norwegia. Ruch prawostronny, długie blachy. Czarny tył, czyli Brazylia. Tak to wygląda jak język portugalski, to będzie Brazylia. I dla wszystkich, co przyszli, działa song request, wykrzyknik SR. Jest. Lagi. O, czy to jest druga generacja kamery w tym? A, raczej trzecia, ale wszystko mam zamazane, więc to nawet nie jest pierwsza. To jest zerowa generacja. Ty, ale jak już zoomuję, to mam lepszą jakość. Nie wytrzymam, naprawdę nie wytrzymam. To jest taka. Tak ciężko się to robi. No, come on! Co ja mogę zrobić? Wczytało mi się to po 20 sekundach? Nie wiem, po tym gesie sprawdzę, czy nie wiem, czy mam coś w tle włączonego, że to tak wolno działa. Spokojnie można grać. Wow! Ale to było egzotyczne, ale dobra. Co ja mogę mieć włączone? Ujemna generacja kamery? To prawda. Tego nie mogę wyłączyć. Nie mam pojęcia. Dobra. Muszę szybko klikać, póki mam dobry internet. Tak to działa chyba. Australia. Albo nie, to nieważne. RPA, ale. Czekaj, co?
No i to jest moment, w którym bardzo by się przydał internet. Oj, bardzo. Bo to jest jednak Australia. Tak, to jest Australia. Serbia. Brak antenki, brak antenki. Tak, brak antenki. Czyli zostaje Serbia albo Macedonia, ale te słupki są charakterystyczne raczej dla Serbii. Tak, i te znaki są bardziej serbskie. Tak jest. Ruch prawostronny. W zasadzie nic więcej nie mogę się dowiedzieć. Żółte znaki. Oj, teraz jest ciężko. No, come on. Not now. Proszę, proszę, proszę. Jak coś, to klikam Chorwacja. Jeżeli się nie załaduje. No, teraz to. Już te 2 lata temu lepiej działał internet, zrobiłem 401 streaka. Tak, w razie czego klikam Chorwacja. Albo Rosja. Come on. Come on. Nie, to jest GG. To jest literalnie GG. Nie mogę nawet stwierdzić krajobrazu, bo mam wszystko zamazane. Dobra, kliknę Rosję w razie czego. Jeżeli naprawdę nic. Okej, coś widzę. Dobra, to będzie Rosja. Ale to jest katorga dla mnie, co dopiero dla was. No, taki smaczek sobie dodałem przy 400 streaka, żeby grać w takich warunkach. Ale dobra, to jest Rosja. Okej, teraz internet nagle działa. To będzie Kolumbia. Białe auto? To jest Peru. To jest Peru, to jest Peru. Skoro żółta blacha i białe auto, to Peru. A teraz w ogóle żadnego auta nie ma. Super. To jest masakra. No ja teraz spamię myszką, żeby tam się przemieścić. O, dobra, białe auto, żółta blacha. Kolejna żółta blacha. Barwy Peru, Peru. Tak się nie da. Tak się nie da grać. Jeszcze jednak cofam to, że streak, ale mówię, pobiję rekord Polski, chociaż jeżeli się uda. No i teraz to jest tragiczna sytuacja. Mam beznadziejny internet. I beznadziejną lokację. Takiego combo jeszcze nie było. O co chodzi? Brak auta. Brak auta. No nie, no przegram przez internet. Super.
Nic, kompletnie nic nie widać. Wszystko zamazane, tylko część. Nie mogę się nawet poruszyć. No nie mogę się poruszyć. Super. Nawet nie mam pomysłu, co to. Nie, to jest koniec. To już jest 100% koniec. Bo nawet nie mam pojęcia, co to może być. Kliknę we Francję, jeżeli niczego nie znajdę. Bo to może być dosłownie wszystko. Nic nie mogłem znaleźć. O co chodzi z internetem? Proszę teraz, chociaż chcę krajobraz zobaczyć. Chyba rip. GG. Nie było anteny, ale nie mogłem nic zobaczyć, nawet nie chcę się to wczytać. Jasny gwint. Dobra, koniec. Następnym razem zapamiętać to sobie. Striki tylko na offstreamie. Tylko i wyłącznie. Nigdy więcej strików na streamie. Co to było? Przez 3 minuty nic nie mogłem zrobić, zrobiłem 4 kroki. Dobra. I tak jestem zadowolony, bo pobiłem mój rekord osobisty i zrobiłem to z limitem 3-minutowym, więc naprawdę git. Yo. Czy w ogóle było, jakie państwa w ogóle nigdy się nie pojawiły? Nie pojawiła się ani razu Mongolia, Niemcy to akurat ma sens, Czarnogóra. To wszystko. I reszta państw. Gana się ani razu nie pojawiła, taki fun fact. I reszta chyba się pojawiła. Z Polski mieliśmy dwie lokacje obok siebie. Tak poza tym to. No. Nigdy więcej strików z internetem moim. No nie wiem, co mogłem zrobić w tej sytuacji. Nie mogłem wyjść, bo byłoby to uznane za cheating. Ale dobra, zrobiłem kilka rzeczy. Po pierwsze, pierwsze 250 strika zrobiłem na raz, co jest totalnym rekordem. A po drugie, pobicie swojego rekordu na 3 minutach. A więc. Sobie to mogę gdzieś zapisać. A więc koniec. Ale stream i tak jutro będzie, ale nie ze streaków. W sumie zostałem odciążony z presji, a więc stream pojawi się jutro.